Zanim zaczniemy, chciałbym wam od razu powiedzieć, że następny odcinek pojawi się na 15 lajków pod tym filmem lub na 285 subskrypcji. Akurat ten odcinek się pojawił, ponieważ mimo że brakowało mi jednego lajka, to ja go zrobiłem, ponieważ dobiliśmy 250 subskrypcji, ale to was wcześniej poprosiłem. No więc właśnie z tego powodu jest ten film, albo 285 subów. Wiem, że to naprawdę dużo, ale mi się zdaje, że naprawdę możemy dać radę. Albo 15 lajków po tym filmie. Mi się zdaje, że 15 lajków będzie po prostu łatwiejsze. Więc po prostu zostawcie lajka, poproście, żeby było 15 i będzie następny odcinek zrozumienie, jeśli oczywiście tego chcecie. A tymczasem wracam do odcinka. Witam was bardzo serdecznie, jestem Barney the Player i robimy kolejną misję, tak? Koszmary we mgle. I od razu wam mówię, patrzcie. Mamy tylko 6 bohaterów. Wiem, że spytać się dlaczego. Ponieważ musiałam odprawiać bohaterów, żeby zagrać skinem, którego chciałam wam pokazać, czyli Wukong. Wukong ma 34 mocy. Jest mityczny. To jest taka nowa postać. Jeszcze miałam w sklepie do kupienia mroźnego Zenita oraz Pumę Kassandrę, ale zdecydowałam się Wukongiem akurat. Nigdy nie miałam okazji zagrać, bo właśnie chciałam Wukongiem spróbować. A Zenita i Kassandrę i Pumę mam Battle Royale. A teraz zbierałbym na przykład na te specjalistkie ściskania. Mi się zdaje, że może być ciekawa, ale to zobaczymy. Gramy sobie tak jak Wukongiem, zbierz dane legendy potworu, szerzej po prostu. Co robić? Już wam mówię, ale zanim przeczytajmy jeszcze. Zbierz jak najwięcej danych na temat legendy potworów, żeby przygotować się na starcie z królem burzy. Tak. Tak sobie na szybko jeszcze zobaczę, jakie mam zadania na przykład za fordolcy. Czyli na przykład sobie fordolcy troszeczkę pofarmić, ale chyba nie zdobędę, ale zobaczymy. Spokojnie. Pomoczmy. O! Zbierz 20 udanych misek. Okej. No to się na tym jakoś nie ma. Zbierz 5 automatów do gier udanych misek. W strefach miejskich. Okej. 5 automatów do gier i za to będzie 50 fundusów. Może być! A wezwanie jeszcze sobie zobaczymy. No wezwanie to. A, jednak co mogę? Włącz 3 obrony, może wytarczyć, ale dobra. Da się zrobić. Kończ 5 misji. Dobra. Ukończono, a dobra, ukończono. Wiadomo, no to co? Bierzemy. W sensie gramy. Wukong to żołnierz, jakby ktoś nie wiedział. Czekaj, jeszcze nie wybieram. Jeszcze nie chcę wybierać. Hej, halo. Okej, dobra, więc gramy sobie tutaj i wybieramy sobie strefę 15+, czyli gdzieś, żeby był miejski. To jest strefa 15+. W mieście. Przemysłowe. Nie, no miasto, to jest miejsce. Dobra, to idziemy sobie do miasta. I trzeba oczywiście szukać wykrzykników. A ja wam już w tym odcinku to pokażę. O, Miku chce mnie zaprosić, ale Miku, ja teraz nagrywam odcinek, najwyżej to ja ciebie zaproszę, bo ja nie zaproszę. Miku. Nie, dobra, już mamy ten zespół. Lot na błyskawicy. No, fajnie. No, ale właśnie teraz zbieramy te mgielne coś tam. No. Więc słuchajcie. Fortnite ratowanie świat. To jest fajna seria. U mnie jest popularna. Dzięki niej udało mi się naprawdę dobrze wybić. Ale słuchajcie, powiedzcie proszę swoim kolegom, swoim koleżankom, żeby wchodziły na mój kanał, bo naprawdę chciałbym mieć jeszcze większe zasięgi i dzięki wam mógłbym jeszcze na przykład zarabiać, mógłbym wam robić giveaway'e dzięki innym youtuberom, więc, ale to wystarczy po prostu mnie zasubskrybować. Wiem, słuchajcie, że wy pewnie myślicie, że ja teraz od was żebram, bo w sumie z jednej strony tak, to prawda, ja żebram od was subskrypcje, ale żebyście też rozumieli, że mi naprawdę na tym zależy, na was mi zależy. Bo ja naprawdę będę wam się odwdzięczać, na przykład w Iwan. Gram sobie Wukongiem. Dobra, jeszcze nie. Dobra, to już wam pokazuję. Widzicie, ile to jest wykrzykników? Naprawdę dużo.
sposób zniszczy samochód. Dowódco, Lars szykuje się do zebrania danych o burzy. Wystrzelmy tę furgonetkę. Możesz mi zatankować do pełna? O, ty sam, że się skoleczkę przykład te... Zmierzamy w twoją stronę. Pamiętaj, żeby zbierać po drodze blue-glut. Listy. Uwaga, uwaga! Ważne informacje. Zabrano listy miłosne, o! Wszyscy są zakochani. Wszyscy tragicznie chociaż i bez wzajemności. Mada główna cofnęła się w czasie gimnazjum i nikt nie wie dlaczego. Więc chyba trzeba będzie przeczytać trochę listów miłosnych z tego wielkiego stosu, co to się nazbierał. Dla dobra bazy, a nie dla rozrywki, wiadomo. Dlatego nie miejmy za dużo frajdy złamania tajemnicy korespondencji. Dobra. Spokojnie, to jeszcze raz. To nie ma być zabawne i nie ekscytujmy się za bardzo. Do tajemniczego wielbiciela. Od tajemniczej wielbicielki. Doręczenie tego to będzie koszmar. Czyli to Ray pisze? Aha. Podobam ci się? Tak? Nie? Niepotrzebne skreślić. Nie ma żadnych imion ani adresu. Wobec tego skreślam nie. Nie, to zbyt brutalne. Skreślam tak. Albo nie, nie chcę, żeby ktoś sobie pomyślał... Dobra, po prostu napiszę, zostańmy przyjaciółmi. Nie, czekaj, zaniedbuję nawet tych przyjaciół, których już mam. Napiszę cześć. Loku Spalto. Rej, o co ci chodzi? O co ci biega, Rej? Nie wiem, o co chodzi Rej, ale naprawdę trochę dziwnie. O! A to te automaty do gier. Są te automaty do gier. Za te automaty do gier dostaje się po drodze i nie wiem po drodze. Więc warto je niszczyć. To będę już mieć 1000 wyborców. Ja jeszcze zbieram, no. Powrócimy do... Średnio sobie nawet te poboczne wyszłem. No, okej. To jest... To chyba tyle tych rzeczy. Też sobie dałem. To mam prawie pracę. O, dobra. Listy miłosne? Tak, zgadza się. Droga Rej, to dzięki tobie jesteśmy szczęśliwi i mamy nadzieję, że przez wiele kolejnych lat będziemy wypełniać twoje serce ciepłem i światłem. Ooo. Dziękujemy za to, że jesteś klientką Winder Energii. Może i moje życie miłosne to porażka, ale to Rej, bardzo ciepła i dobrze porażka, oświetlona porażka. Zawsze coś. Na razie ludzie to ja się skupiam na gildach potworach, ale właśnie nie wiadomo gdzie to jest. Ła! A ty co tu robisz? Dobra, gdzie są te liściki? Podam. Podam te liściki. Jeszcze tutaj chyba jakiś podam. A gdzie jest kolejny? A tutaj jest liścik. Siema. Ła, kurwa, trochę tych liścików jest. Najdroższa Summer. Tu twój tajemniczy wielbiciel, Denis. Miałam z tego żartować, ale to jest najszczęśliwsza para w bazie. Widać jak bardzo, jako zbiorowość, nie umiemy w miłość. Dobra, mam już 26. Właśnie jestem pod twoim domem. Ha, ha, ha. Kruk. To niezbyt tak, słuchajcie, chyba już wszystkie. Chyba wszystkie liściki. To głupie, miłość jest głupia, pisanie tego listu jest jeszcze głupsze. Ale kocham cię, a jak komuś wygadasz, to cię potnę. Jazz. Jazz też wzięło na amory? O, to złoto do tego. Ty relaks! Relaks, to. I wszystkich tych rzeczy nie będę mówić. Trochę błędnie fajnie. Dobra, już nie chcę tych liścików. Dobra, już wszystkie. Więc nie trzeba. Dobra. Czekamy to na temat gminnych potworów. Dobra, tam widzę pierwszy wykrzyknik, ale tam jest też drugi. Nie, no chyba, że mi zabrałaś. Może mi zabrał to już. O, jest. Co my tutaj znajdziemy? A, to będzie są tutaj części bez kolopy. Ej, nie widzę. Ej, nie widzę. A! A, to jest taki. Ej!
Nie bije się nic. Może chyba za tą strzelbę dostaniemy powrót? Dobrze pamiętam, o nie! Gdzie to? Siła w liczbie. Gdzie możemy znaleźć ten temat na mogielnych pokorów? Już wam za chwilę powiem, bo ja też na razie szukam, o Jezusa. Co by tu zbudować? Nie, nic nie budzi. Mukongu, nic nie budzi. Nic z tego. Nie, nie mogę. Ależ możesz. Nie. Tak. Niemożliwe. Możliwe. Tak. Nic z tego. Ale właśnie niemożliwe. Tak. Możliwe. Nie, nie mogę. Możesz. Nie. Tak. Niemożliwe. Możliwe. Nic z tego. A właśnie, że tak. Nie, nie mogę. Możesz. Niemożliwe. Ja. Nie, dobra, ja już nie mogę. Nie. No właśnie, nie. Nic z tego. No wiem. No. Przestaniesz. Dodaj bluchot, żeby przygotować się do startu. O nie, jeszcze za nas bluchotką. Ja muszę znaleźć to motywację do bluchotu. Tam jest wykrzyknik. No to pewnie są cały czas te samochody. Tylko to 75% roku. Ale czy ja jestem w ogóle na 15% pewnie, że jestem. Ja tego w ogóle nie rozumiem. Że jestem na strefie 15% w ogóle nie mam nic na temat pokoju. Zebrane dane niedzielnych pokoju. Wow, co to jest? Części doskonałe. Dopiero 3 na 10 serii. Szukam na wykrzyknik. Musimy jakąś misję zrobić, no. O, tutaj mam coś, albo nie samochód jakiś. O, chyba nie samochód, albo jednak to. Nie ma. Kurde, no. Się okaże, że żyjemy w głowach części gospodarki. To jednak jest. Tutaj samochody. Serio? Wszędzie tutaj są części dyskolotki. Samochód, które części dyskolotki. Nie mam ani jednego bloku. Podejmuję wyzwanie. Ja nie mogę wszędzie sobie samochodzić. Ja tego nie czuję. Ale przynajmniej się dowiecie, gdzie są te części deskotki. Bo zastanawiacie się, co to. Tam na pewno nie. Już mi się nudzi. Wolałbym jakiś pretend. Wolę już jakiś spoczynek rekordów niż to postępuje. No tak wnerwiają. Albo te lodowe bieski. To jest w budynku. Tak, ale to pewnie jest jakiś garaż czy coś w budynku. A! Więc coś automatycznie bije. To w sumie automaty są w budynku, bo... Zostaniemy coś. Mamy coś takie... Mamy taki biały wykrzyknik. Ale nie wiem, czy to biały nam coś da. Ale zobaczymy oczywiście.
Przekonamy się, czy ten biały wykrzykniczek coś znaczy. O nie! Zobaczymy, czy ten biały wykrzykniczek coś znaczy, czy może on tak nic. Może coś znaczy ten biały wykrzyknik. Jeśli coś znaczy, to jestem zadowolony. To będzie. Czy to jest ten biały słowniczek? Dobra, nie znalazłem. Nie ma co robić. Już tylko byłem co robić misję. Ale chyba tutaj nic nie znajdziemy. Nerwia. Naprawdę. No dobra, nie będę. Już tutaj chyba nic nie znajdziemy. Postawimy sobie. Tutaj nie ma żadnych zakrzykników. Możliwe, że znajdziemy na innej mapce. Michu, wybacz, ale teraz... Nie mogę. Dobra, wiecie co, ludzie? Ja po prostu zrobię pauzę i wrócimy, jak już zrobimy. Więc witam, spotykamy się zawsze za chwilę. Słuchajcie, doszedłem do wniosku, że w mieście niestety nie znajdziecie misji, więc musielibyście iść na park przemysłowy, a z parkiem przemysłowym za chwilę to zrobimy, tylko robimy pauzę, spotkamy się w parku przemysłowym. Prawdopodobnie. Szukaj tatka. Słuchajcie, właśnie się okazało jednak, że ktoś znalazł te damy mogilnych otworów. Ale wiecie, jakie jest pytanie? Gdzie je znalazł? Eke, gdzie znalazłeś? To jest właśnie bardzo ciekawe. Wiecie co? To ja za chwilę znajdę sposób i powiem wam, o co chodzi, okej? Okay? Słuchajcie, chyba już wiem, o co chodzi. Głosowanie. Przygotuj się na ważny alarm pogodowy. Ja już znowu muszę grać na klawce. Nie. Czyli ludzie, czy ja znowu muszę grać na klawiaturze? Zwiększone? Słuchajcie, już chyba wiem, o co chodzi. Musimy zabić mgielne potwory. Bo tej damy mgielnych potworów to trzeba iść do obozu i je zabić. Więc my idziemy teraz sobie to właśnie do tego obszaru, w którym są te potwory. Idziemy w pojedynkę, bo niestety nie ma więcej ludzi. Czyli na początku dobrze myślałem. Broń furgonetki! Dobra, oni tam broni furgonetki, ale właśnie... Ale aby sobie z nimi poradzić, będę walić do nich z tam od Chicago, odgrywam Chicago. O kurde. Na klawiaturze to ja coś dobra nie jestem. Popuść ty mi pis. Dziękuję. O kurde, to mnie bije. Widzicie mnie? Ale czy to coś da? Ej ty! Byli darko. Bo może to bierze ich tam, ponieważ jest misja. To chyba będę musiał gdzieś znaleźć obóz. Albo zrobię to po prostu w drugiej misji. Jak to się jak miasto mamy już całe przebrane. Jak to powiem? Że
miałem robić portretki przez 4 minuty, bo jeszcze jedna część, jeszcze druga część. No to ja zrobię pauzę i wrócę, jak będę z wami coś mówić. Musimy znaleźć mgielnego potwora. Tak, mgielny potwór wygląda dziwnie, ale musimy go znaleźć. Więc lepiej zostaniemy już przy tej grze. Powiem wam, który to mgielny potwór był. To nie jest mgielny potwór. A szkoda! Zadanie dodatkowe wykonane! Gratulacje, drużyno! Już mamy dwie... ale chyba potrzebujemy jeszcze trochę blue-glutu. Dodaj blue-glutu i przygotuj się na obronę furgonetki. Przygotuj się i użyj przełącznika. Mhm. O, tam są. Musimy mgielnego potwora znaleźć. Dobra, to szukamy. Dużo ich jest, ale żadnych nie. Mamy aktywną premię! To jest taki duży, który w dodatku ma więcej mocy niż my. Staram się już wam pokazać, ale musiałbym go znaleźć. Co jest ten? Chyba, ale nie. Co jest ten? Mielka potwora została pokonana tym magiem. Tak, ludzie, tak, to jest ten potwór. To jest ten potwór, taki lecący potwór. I trzeba właśnie takich więcej znaleźć. A my się właśnie w tym odcinku właśnie tym zajmujemy. Czyli te mgielne potwory to są te duże postaci. Ja postaram się wam pokazać. One się ludzie rzadko pokazują. To jest taki minusik. Więc za chwilę się spotkamy. Albo dobra, jest tutaj zostaniemy, bo jest tutaj będziemy czy jednego pora. Tutaj się podbuduje. Ale dobra, spróbujemy. Się tutaj podbuduje. I zaczekamy sobie na niedzielnego potwora. Mam nadzieję, że gdzieś się pojawi. Albo dobra, to był ten pomysł. Tutaj ktoś gdzie chyba. Mam dobre wieści. Próbki się robią. Mam złą wiadomość. Im bliżej potwora jesteśmy, tym potężniejsze stają się postaki. Bardzo dobrze. Już ktoś zabił tego potwora. Już nie jesteśmy stracili w garści, żeby zobaczyć, gdzie oni to mają. Dobra, będę strzelać. Aha! 30 sekund! Ludzie już rozumiem. Trzeba jak najwięcej, dobra, to jest malibu. Ja bym tutaj odcinać się tam same. Trzeba jak najwięcej pustaków zabić. Mgielny. Będzie wystarczy jeden, tylko wszyscy. Odlot za 3, 2, 1, start! Dobrze, pięknie. Zadanie dodatkowe wykonane. Gratulacje, drużyno.
się za chwilkę. A więc tak, teraz idziemy do parku przemysłowego. Może byliśmy w mieście, więc nie ma sensu znowu tam iść. Albo pójdziemy sobie, czy co? Może w mieście sobie pójdziemy. Bo tak nie będzie w sumie. Ale oczywiście słuchajcie, to będzie troszeczkę dłuższy odcinek, ponieważ myślałam, że to będzie takie proste, ale to trzeba było się dużo postępów zabić. Ale jeszcze zobaczę w ogóle na zbrojomie, czy mam dużo amunicji. A, no dobra. To nie wiem. Bo sobie jeszcze zobaczę, czy nie mam ileś amunicji, bo strzelbę mam bardzo mało. To teraz lecimy się D. To po pierwsze, po drugie. Jaką broń możemy zrobić? Żadną. A dlaczego żadną broń? Wczoraj nie możemy sobie zrobić. A dlaczego? Jak nie możemy, to nie, że możemy. A wiem dlaczego nie możemy. Bo się robi amunicja. Co to robi? Halo! Cześć Michu! Mam odcinek! Czemu beze mnie? Sorry! No dobra, ja tak. Tu mamy jeszcze Michu! Nieprawda! Tak, prawda! Ja tak trochę będę szepczał! A dlaczego? Ponieważ moja mama śpi, nie wiesz, że gra. Dobra ludzie, idziemy tutaj, uruchamiamy już gierkę i słuchajcie, wyciskam. Więc właśnie teraz tak. Zrobimy drugą część tych gigantycznych potworów, to wystarczy po prostu zabijać pustaki. Ale co się z tobą stało wcześniej? Co ja z tobą wczoraj grałem? Kiedyż? No nie wiem, graliśmy w ratowanie świata. Serio? I cię tak nagle wywaliło. Tak w ogóle gadałeś do widzów, odłączony, ładowarka rozładowana, 5%, uwaga. Aha. Nie, po chwili się rozładowało, 0% wywaliło cię. Nie. Tak. Nie. I godzinę sam w lobby siedziałeś, w ogóle nic nie gadałeś. Niedługo wyląduje balon meteorologiczny. Znajdź miejsce. Dobra, ludzie, no to ja już wam pokazuję. Trzymaj tych mieście, ale tutaj to się da. Słuchajcie, nie wiem, czy tutaj da się znaleźć te części z kolotki. Jest gdzieś w tej okolicy. Właśnie da, ale na pewno da się poszukaj jej pieszo, a ja poszukam z góry. Zobaczyć. Dobrze, tutaj sobie teraz wchodzimy troszeczkę sobie po nim. Dowódca, czy jestem martwa emocjonalnie? Duszę. Pokazać ci co? Włącz pilny włącz! Być moje serce działało sprawnie. Pozakrywał! Nie jest pół roku, odkąd chichotałam jak idiotka koło jakiegoś barmana. Czy to ze mną jest coś nie tak? Dobra, Duszek, halo? Wiesz co, a może po prostu potrzebuję... Wyciszyłeś to już? Tak. Eureka! Komedie romantyczne dadzą kopa mojemu sercu. Poszukajmy ich! Pomóż mi jeszcze szpić taki. Właśnie tutaj możemy znaleźć te informacje. Zbuntowany nastolatek puszcza muzykę... Ale Duszek, chcesz szybkiego trade'a, bo ja nie mam czasu tak też grać. Romantyczne. Uwielbiam, kiedy kolesie komunikują się ze mną przy pomocy dziwnych spojrzeń i indie rockowych piosenek. Ja nie mam rzeczy. Skoro i tak umrę w samotności, to mogę równie dobrze zgorzknieć. Nie, ale patrz pa, jakiego mam fajnego skara. Mamy aktywną premię! Fajnie. Wdrajdowałem się z dzieciakiem, a nie go uskamowałem. Fajnie. Marcel, jak jesteś z Polski, to mnie postrzel. Oła! Nie mówiłem poważnie, zabiłeś mnie. Aha. Dobra, mam teraz podnieść? Teraz szukam ten teren. Ty ten Marcel mi coś dał. Te gielne twory. Fioletowe coś. Co to jest? Fioletowe coś. Czy tutaj mogą być te gielne twory? Piszcie w komentarzach, gdzie się mylę. Chyba, że nie wiecie. Duszek. Co? Duszek. No patrz, tam nie ci chłopak digla, tylko nie... zostaw mi lajka pod filmami, please. Dobra, idę ci dać. Halo? Słyszysz mnie? Tak,
Ludzie, słuchajcie, więc dlatego mówię, że ten masz coś na kiwałeja. Ponieważ tutaj nie wystarczą same wykrzykniki. No będę się wycierał jeszcze mocniej. Masz coś na kiwałeja. Teraz. Masz kiwałeja. Boże, ubiję. Kto pierwszy czuje? Po otwarciu nowego stoiska z zapachami, perfumeria sali została wystawiona do wiatru. Nie, nie czuję tego. Really? Oh, I think it's so romantic when a small business owner falls in love with the son of a large business owner. Dlaczego to takie romantyczne? Well, if you don't get it, you don't get it. M jak mięso. Rzeźnik i uroczo niezdarna farmerka zamawiają funt miłości. Ej, Denis, M jak mięso, dobre to jest? Pełno tam krwistych nieścisłości, ale to i tak druga najlepsza historia miłosna z kaszanką. W porządku. Nie chcesz wiedzieć, jaka jest pierwsza? Denis, i tak jestem martwa, zmarnujesz czas. Według Deskogrodzkiego Instytutu Filmowego to wszyscy jesteśmy prosiętami. Ja jednak uważam, że nie ma nic lepszego niż brutalna policyjna komedia romantyczna z 1985 Uświnieni. Okej, pa, Denis. Terry McIntyre. Połączył ich futbol, ale miłość to nie gra. Tak, Daphne na bank rzuci robotę, żeby być z Perrym, bo Perry właśnie otwiera firmę, na którą kompletnie nie ma pomysłu. A jej jedyne kwestie to frazesy w stylu znaczy, srane, idą na ginoła jakiś ten kupiór i ten orzeł bieli. Naprawdę, Marcelo, gdzie, naprawdę dziękuję. Bo ja musiałam na YouTube Barty, oczywiście. No, więc słuchajcie, Terry jest mega ginoła, a jedyne co trzeba napisać, to napisać coś w okazji. I będzie, i poprawić się, dziękuję. Bo teraz jest zniszczony. Gdzie są następne? Chociaż w tym odcinku zrobiłem sobie naprawdę misje poboczne, bo mało jest tych głównych misji, bo trudno ją zrobić. A w misji pobocznych tych pozostałych nie da się zrobić w jednym odcinku, więc do tego robimy to. Misje poboczne. Gdzie tutaj mamy wykrzyknik? Tutaj. Tutaj są te pewnie czy to jest te pewnie czy to jest. Okej, dobra, dobra. Dobra. 6 na 10 dyskontek. O nie, to jest... Dobra, szukamy oczywiście cały czas tych danych potworów, to trzeba oczywiście kłustaki zabić, no, a tutaj, co? Coś trzeba, czy nic nie trzeba? Tu nic nie ma, okej. Gdzie jest wykrzykniczek? To jest pytanie. Bo już tutaj nic nie znajdziemy, to może zrobimy te dane Miguel'ego potworów. Wystarczy po prostu zabić pustaki. Ale oczywiście nie Miguel'e, a to się rzadko zdarza. Miguel'e pustaki. Znalazłam miejsce lądowania. Zaznaczyłam jego położenie na mapie. Ataki stworów burzy mogą uszkodzić dane. Radzę ci wybudować umocnienia wokół miejsca lądowania balonu. Zobaczmy naszą komisję. Pomocy! Tutaj. Tutaj. Tu będzie dysko wątka. Gdzieś to było, ale gdzie to było? Zlikwiduj 50 milionów potworów w zagadkach misjach. My na razie tylko dwóch zabiliśmy, bo to jest bardzo mało. No to na przykład nie jest wielki potwór. Niestety. Ha! Kolejna stronica!
różnica? Jest! Mam 50 wolnych. To fajnie. A ile masz fotowców? Słuchajcie, jest twardy, mgielny potwór. Ale gdzie wy się walicie? A wy się walicie? Duszek! Co? Jakby się mówiło do ściany, ile masz pałdolców? Dostałem teraz... na razie mam 1050, ale po tej grze będę mieć 1100. Aha, ja mam 1450 i właśnie w tym sezonie miałem zbierać na Red Knighta. A co jest dzisiaj w sklepie Red Knight? No właśnie. Czyli będzie w dziewiątym sezonie. Moje gratulacje. Polecam się. Papa to może być ciekawe. Eliksir miłości. Ludzie, naprawdę chciałbym wam małego miasteczka wpadają w szał, kiedy tajemniczy nieznajomy wlewa eliksir miłości do ujęcia wody. Chwila, moment. Eliksir miłości 2. Jakiego potwora? Eliksir miłości takiego dużego miasto, tylko odważny robot może uratować tego byka sytuację? Takiego twardzielona. Tak. Największego drzew? No. Okładki eliksiru miłości 3. To jest ten, no. Jakbyś grał u mnie burzówkę, to on jest cały czas, nie wszystko mi rozwala. W krajobrazie spustoszonym przez romans i pożądanie. A mówię, że miły on, to on nie jest. Tak, dokumentalny! Nie! Miłych zamiarów to on nie ma. Czekaj, nie. Ktoś się po prostu a jak ci wbiegnie w ścianę, to 5 na raz może ci rozwalić. Jak bardzo bazuje? Bardzo luźno! Ty, a wiesz, jaką ja mam wielką burzówkę? Ludzie, gdzie? Są te mgielne potwory! Marcel, jaka jest twoja broń 130 najlepsza? Co? Tak? Twoja najlepsza broń to jest 130? Powiedz tak czy nie. A dobra, 106. Ja mam najlepszą broń 8.2 w magazynie. A reszta to mam same. Będzie mam ten mgielny potwór, będzie musieli troszeczkę poczekać. Więc widzimy się za chwilę. Jeśli spróbujesz mi zabrać skarby, to cię kopię. Mówię serio. Really? Can't deny the rhythm. I tried. Chodzą w mieście takie słuchy. Coś tam, zabija pustaki. Daj mi chwilę, ja tu tańczę. Ja tam wzmocniłem szybkość. Ludzie! Chyba mam mgielnego potwora, ale nie jestem pewien. Słuchajcie, chyba jest mgielny potwór, czy uda mi się go wam pokazać? To był mgielny potwór? Piu. On trzyma dużo tych mgielnych potworów. Przejęcie pliku udane! Tańczę, radź sobie sam. One tutaj są, ludzie. Mgielne potwory. Trzeba je zniszczyć. To one niestety nie zaliczą. Gdzie są te mgielne potwory? Ty, a może te zombie chcą się tylko zaprzyjaźnić? Może. Te dane nieźle wyglądają. Częstujcie się odłamkami! Boże. Ludzie. Co ty tak mało życia? Tam na tego potwórka. Nie słabego masz wcale nie zapewne, nie? Jest! Mielny potwór, ludzie! Zabijamy go! Jest! Tak, słuchajcie! Tak! To był mgielny potwór, ludzie! Tak! Akurat wiesz, że ta broń, co ty go napalałeś, ona jest najlepsza na niego. Szybkie karabinki. Słuchajcie, więc się udało! Udało się zrobić tą misję! To są te duże potwory!
Wpisuj się i nie używaj terminologii kulinarnej. A to jest taka misja? Tak, ja mam taką misję i właśnie już ją robiliśmy. Przejęcie pliku udane. Kolejny plik. Dobrze ludzie, mamy już 4, więc chyba już nam się to uda. Jestem z tego naprawdę zadowolony. Teraz jedynie czekamy na pól. Ej, Duszek, a widziałeś takiego jak Jokera? Nie wiem co to jest. To jest taki zombiak co lata i on tak szybko atakuje, tak jak... A no tak, wiem, no, a jak do niego strzelasz, to on robi uniki. No, O nie, jadę, on coś do nas gada, tamten rusek? Te dane nieźle wyglądają. Halo, RD. Halo. Dobra ludzie, wygrywam na tym wejdzie. Nie wiem, nic teraz nie gada. Nie mogę. A skąd ci przyszło do głowy, że ja skamować? No co? Kolejny pik! Skąd ci to mogło przyjść do głowy? Co powiedz, kto ci taki głupi pomysł wymyślił? Duszek? Pewnie Abab, co? To musi być Abab. Abab zawsze ma takie głupie pomysły, to jest pomysł, że ja skamuję. Ej, ale ja nie mówię, że nie skamuję. To co powiedziałeś, że... O, jakie dziecko skamowałeś, że mam tego skala? Aha, dobra. A to racja, no a ja myślę, że to skamujesz, ale nie. Przecież wiesz, że ja nie skamuję. Ale Skar jest fajny. Gdzie jeszcze trzy pustaki ze strzelby? Kolejny pik! I mamy te 50 bodów, to kolejne. Chyba nic nam się udało, ale... Chyba co? Wam się nie podoba! No, dobrze, fajnie. Dobrze. Niemożliwe. Się udało. Chyba się udało. Nie. Co by tu zbudować? Dobra, patrzymy sobie. Zadania, czy on się udało. Smarzą względnie tutaj. Przejęcie pliku udane. No, to też mamy zadanę. O tej miłości. Dalej, zabij lutki. A, tutaj jest... Zostawiamy lekki krawiec. I to słabo. O! Małe pięciorko, to tylko pierwsze. Te drugie, bardzo ładnie. To musimy te zabić jako ninja. Przejęcie pliku udane. No. Więc słuchajcie, mamy z tobą noc, czyli 1150, to naprawdę dużo. Możemy się rozwijać wyjść. Ty Duszek. No. A ty tak lubisz się trajdować? Nie. Czemu? Bo się boisz, że ktoś cię skamuje? No. O, wygrał. Grobasz 34. Przedmiotowe kropki. Mam maksimum grobasza. Co? Jeszcze na ulicy się zostaje. Jaki typek? Ja go mam w ogóle znajomy. I ten Marcel... Ej, ja dam tego Marcela do znajomych. Marcel, ja ci dam do znajomych. Ja nie wiem, jak właśnie dodać. Ja też go dodam, jaką ma. Te dane nieźle wyglądają. Normalnie. Ty, ale wiesz, on mi dał grabarza 34. I on ma moc grabarza 34. On mi dał Nagiwałeja. Dał mi upiora 58.
Aha, nice. No, ale to na giveaway, ale zmieniłem, czy to też na giveaway. Jak już napisz w komentarzu? No dobra. Po prostu trzeba cały film. Ale żeby dać grabarza, to serio nie. Nie miałem grabarza, ale dam oddanie go. Jeszcze 30% chyba. Ile procent? No nie, 20% na ogień. Jak strzelę w jakiegoś zombiaka, to on płonie. Ale tego Marcela też muszę być zielony. Gdzie to jeszcze to jest kryje? Teraz. Te dane nieźle wyglądają. Dodam Marcela do zajmu. Zapraszam serdecznie na nie wiem, co na kanale. Dobra. Muszę tą myszeczką zmienić. Dobrze, to trzymamy myszeczką. Kolejny pik! Dobra, zrobiliśmy ja zadanie! Doskonale! Udało ci się dzięki zabrać Marcia. Repliki! Nie do wiary! Marcia. Dzięki! Robota godna pochwały, dowódco! A zatem dobra robota! Zebrane dane pomogą nam znaleźć ocalałych i wykryć słabe punkty burzy. Okej, dobra. Dzięki, stary. Za grabarza. Dobrze, mamy to 52 mocy. Dobra, ja wracam. Mamy skrzynkę trzeciego poziomu. Słabiutko, ale dobrze, bo mogę być lepiej. No to co? To teraz czekamy, aż to wygra się czyta. No i co mogę powiedzieć wam, ludzie? Jestem naprawdę szczęśliwy, że udało nam się zdobyć. Udało nam się zrobić tą misję, naprawdę, i dostałem jeszcze 100 fałdolców, to w ogóle już jestem zadowolony. Jeszcze 50 i będzie mnie stać na nowej dyspozycji, ale ja sobie zbieram na wow ile tych misji. Ja za to nie dostałem jednej skrzynki, ale dostajemy lekki karabin maszynowy, dobrze, dalej. To przerodzone podstronności, jak to mam materiał. Mam dobrą wiadomość! Znalazłem... Fałdolce jest! Wyślij mi swoje współrzędne! Robi się! Memorka dnia, automatyczny gier. 150 fałdolców, brzmiony i 240 złota, to bardzo dużo! Z królem burzy! Nie, jakiś taków... Król burzy? 50? Lubi, wow. Kiedy go tak nazywam. Mogliśmy słyszeć swoje myśli. Jeżeli chodzi o mnie, to ciągle międliłem w głowie. Nie myśl o bazie głównej. Nie myśl o bazie głównej. To przynajmniej nie wyobrażaj sobie bezpośredniej drogi do wyjścia całkowitego potencjału bojowego. Już pewnie wiesz, do czego to zmierza. Pochlarsk. Przepraszam, rogociku. Cena 80 mocy. Chciałabym ci coś pokazać. Och, nie sądzę, bym mogła używać broni. Taka jest chyba zasada. O, chyba nie! Wow, to było głośne! I patrz, gdzie jestem! Widzisz tu coś nowego? Nie. To dwugwiazdkowy schemat ewolucji broni. Generalnie potężniejszy niż wszystko, co teraz mamy na stanie. Na co czekasz? Zrób całą serię! Koniecznie musimy ulepszyć zbrojownię. Ludzie, już wiem, dlaczego nie mogę wziąć, bo nie miałam miejsca. Ale dobra, już mam. Jestem zadowolony. Co mogę sobie wziąć? Coś takiego? Ale nie, nie chcę. No, fajny. Jakie są jeszcze złote bronie? Jeszcze sobie poczekam, ale mam takiego upiora, którego może dam na giveaway'a. Od razu mówię. Więc giveaway będzie w sobotę. Przed. Ja się z wami żegnam. Michu się z wami żegnam. Ja się z wami żegnam. Siema. Do usłyszenia. Na razie. Siema, Jolpa.